Cześć, czołem, jestem Achio i witam was w kolejnym odcinku z gry 35mm. Nie wiem w ogóle, czy dobrze mówię tą nazwę, znaczy, czy dobrze ją wymawiam, ale kisty. No więc ostatnio skończyliśmy tutaj. Zabiliśmy tam niedźwiedzia, który nas gonił w lesie. Rozejrzmy się tutaj w poszukiwaniu jakichś przydatnych przedmiotów. Może coś fajnego znajdziemy. Że to na razie tylko szopa jest. Tu są jakieś drzwi. Chociaż w nocy... From the other side, okej. Chociaż w nocy nie wypadałoby wychodzić o tej porze. Chyba się przyśpimy. Albo i nie. Siądźmy z naszym komratem. Da się? Nie da się. O kurde. Porozmawiałem z nim może? Spojrzał w dół nogę. Dobrze, to podejdźmy w takim wypadku do tych drzwi. O, i otwórzmy je. Księżyc jest prawie w pełni. Tu mam naszego niedźwiadka. Chyba go w ogóle przenieśliśmy na tą stronę. Może coś z nożem zrobić? Nie. Dobrze, ale w takim wypadku przeszukajmy tutaj okolice, które tutaj mamy. Latarkę mamy tutaj, dobrze. Ale na razie nie marnujmy baterii. Najpierw wiem, ile ich mamy. Mamy jedną baterię, 5 jedzenia. Jedną apteczkę. Właśnie, więc na razie nie marnujmy tych baterii niepotrzebnie. Jest tu gdzie zakopana. Jakiś dzwon. Nie chcę mi dzwonić. Nie, ja nie dzwonę, bo jeszcze zwołamy tutaj niepotrzebną. Tak, to jest dzwon? Rozgrodzi śmierć. To nie jest dzwon, kurde. Napijmy się. Możemy się napić? Nie możemy. To nie jest dzwon, to jest jednak wodopój jakby. Aha, mamy jeden dom, dobrze. Szukajmy go. W tym wypadku. Na razie światło nam nie będzie potrzebne. Staraj się sobie je zostawmy. Paczuszka, nie, nie z nią. Tutaj mam lampeczkę, zapalmy sobie ją. Na szafce nic. Radio. Pudełka, świeca. Nic. Aha, jednak nie, zapalniczka i apteczka. Dobrze. Noc coraz bardziej się zbliża. Czy możemy to zniszczyć? Chyba nie. Ale tutaj jest ewidentnie wejście na strych. Nie wiem, czy to są dziś nie. Nie zostały zamurowane. Ale tutaj są jakieś drzwi, które da się wejść. Które da się otworzyć, znaczy. Co ja mówię? Garnuszek. Nie, garnuszka na razie nie będziemy potrzebować. Wszedłem tutaj na ten strych. A chyba w ogóle coś na schodach tutaj leży. Szafa czy coś. Łóżko. Dobrze, idźmy dalej. Światło w sumie zgaśmy, abyśmy nie zwracali na siebie zbytniej uwagi. Idźmy dalej. Przejdźmy sobie na drugą stronę drogi. Zobaczmy. Tutaj jaki dzwon w ogóle mamy? Dzwon? Coś jakby taki dzwon, można by powiedzieć. Szybeczka. Szybeczki nie otworzymy. Dobrze. Ktoś tutaj zasłonił krzesło. Nie wiem po co, ale ktoś zasłonił. Dobrze. O, wałek. wałek. Nic na razie tu nie ma. Tutaj mój piec. Piecu pewnie nic.
Ale za to mamy zapalniczkę, która nam się przyda. Akurat. Dobrze, wyjdźmy w takim wypadku. Wszystko sprawdziliśmy? Chyba tak. A w ogóle, na pewno wszyscy z was oglądają Michała Patera. On robi ogółem autostopem przez Krym, tak? Dobrze mówię? Autostopem przez Rosję, prościej mówiąc. I mówił, że Rosjanie bardzo często wieszają na swoich ścianach dywany. Nie pamiętam dlaczego. Myślelibyście zobaczyć kanał Michała. Ale wieszają je. U nas w Polsce na przykład takich rzeczy nie ma. Dobrze. Zapomniałem wcześniej również wspomnieć, że jak widzimy, oczywiście akcja cała dzieje się w Rosji. Co jest mało spotykane w grach ogółem. Ale skoro Rosjanie stworzyli tą grę, to fajnie, że... Fajnie, że zrobili to w swoim kraju. Bo nie ma żadnych gier, które wspominają, które dzieją się ogółem w Polsce. Tam co najwyżej miasto 44, dobrze mówię? Nie, nie pamiętam tytułu gry. Albo po prostu się mylę. Tam, gdzie podczas II wojny światowej tam jakaś firma stworzyła grę, gdzie było kilka scen właśnie z polskimi powstańcami. To była jedna z niewielu gier, w których w ogóle, której akcja po części działa się również w Polsce. Ale to jest naprawdę miłe, kiedy twórcy gier pomyślą jednak o twoim kraju, bo... Bo jednak nie każdy kraj, kurde, pamiętał, że w ogóle istniejemy. Chociaż po serii Wiedźmina... Pies. Psa słyszę. Gdzieś jest. Chociaż po części Wiedźmina to wszystko się zmieniło. Od kiedy CD Projekt, tak? Jak się mylę, to mnie poprawcie. Od kiedy CD Projekt zrobił Wiedźmina. Za co im naprawdę wielkie gratulacje. W ogóle na pewno, nie wiem czy słyszeliście, ale jeden Polak tworzy taką grę survivalową, coś typu Rust. Na palmę. Że ktoś tu idzie. To nie da się zapalić. Prawosławny chyba kościół tutaj kiedyś był. Mi się wydaje. Bo w Rosji jest prawosławie głównie. Wracając do twórcy gry. Wejdźcie sobie na stronę mmorpg.org.pl i tam jest artykuł o Polaku, który tworzy samodzielnie grę, można by powiedzieć typu raz. I co najważniejsze, zaznaczę, że on tworzy ją jako sam, że sam ją tworzy. A grafika tam jest po prostu taka... Taka po prostu, jak w nowoczesnych, można by powiedzieć, grach. I to właśnie on sam to wszystko zrobił. Więc to jest naprawdę coś, naprawdę... Jednak Polacy mogą pokazać, że to my... Że to nie liczy się jak... że to nie liczy się zespół, tylko jakość... z jaką wykonają daną pracę. I właśnie Polacy tą jakością się odznaczają. My nie potrzebujemy żadnych wielkich firm, aby odnieść sukces. My po prostu potrzebujemy własnej determinacji.
z tym, że coś zrobimy. Dobrze, kończyć temat. Tutaj mamy jakiś budynek. Fajnie to wygląda. Zrobiłby zdjęcie. O. Dobrze. W sumie tutaj też, tego też bym zrobił zdjęcie. O, to fajnie wyszło. To fajnie wyszło. Schowajmy aparat i zróbmy również zdjęcie naszym programikiem. Pójdźmy dalej. Tutaj mamy jakiś dom. Nie wiem, czy możemy do niego wejść. Nie możemy. Tu mam kolejne domostwa. Spróbuję tędy przejść. No się nie da. Dobrze. A to przechodzenie przez krzaki. Kurde, jak się wystraszyłem, że ktoś... Coś albo ktoś mi nagle wstaje. Nie wiem, chyba sprawdziliśmy tutaj wszystko już. Tam nie możemy przejść. Więc wróćmy sobie do naszej stodoły. I do naszego przyjaciela. Miałem nadzieję, że nic się tam nie stało. No, raczej nic się nie stało, bo byśmy słyszeli strzały. I w końcu nas przyjaciel ma broń. I samoobronę. W tym budynku chyba byliśmy, mi się wydaje. Tak, bo tutaj było to krzesło, tutaj zapaliliśmy chyba tą lampkę. Dobrze, w tym wypadku wracajmy do naszej szopy, naszej stodoły w sumie, to jest stodoła. Wróćmy do naszej stodoły i zobaczmy, co tam nasz przyjaciel porabia. Taka mgła, gdyby się w niej wstaje. Dobra, przyjaciele, przebadaliśmy wszystko. Możemy z tobą porozmawiać? Chyba nie możemy. Możemy gdzieś w wodę chyba. Nie, też nie możemy. Mamy zapalniczkę za to. Dobrze. W takim wypadku chyba musimy powiedzieć sam. Interakcji żadnej nie możemy podjąć z tym niedźwiedziem. W sumie ze zwłokami tego niedźwiedzia. Z tej okolicy nic dalej nie widzę. Dobrze, spróbuję w takim wypadku powiedzieć tą drogą. Może coś znajdziemy. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Albo coś przeoczyliśmy, albo nie wiem. Wróćmy jeszcze raz do stodoły i zobaczmy. Nasz przyjaciel siedzi sobie spokojnie. Nie śpieć nie możemy. Nic zrobić nie możemy. Spać możemy? Też nie możemy. No, że tutaj mamy spać. Nie, też nie. Nie wiem. Możemy zapytać stodołę? O. Co z tą łopatą? Ja nic nie robię. Nie wiem, co dalej. Zobacz tutaj, czegoś jeszcze nie zostawiliśmy. No, w sumie nie byliśmy naokoło tej stodoły. Tutaj są same baki z paliwem chyba, z tego co widzę. Trzy baki z paliwem. O, tutaj mamy jakąś szopkę. A w niej nie byliśmy. Baterie. Coś tutaj chyba jest. Albo po prostu tak sobie leży. Jedzonko. Garnuszek. Nic na górze, nic na górze. Dobrze, rozwalmy sobie naszym nożem te więzły. Aha! W sumie zamknijmy. Już. Nic tutaj chyba nie ma. Mamy tutaj dwa akumulatory.
dobrze wiedzieć, łopatę, trzy akumulatory, duże, dobrze. Możemy z tobą porozmawiać? Przyjacielu? Chyba nie możemy. Robimy jeszcze raz to wszystko dookoła. Może jednak coś przeoczyliśmy dalej? Nie wiem. W pierwszym budynku na pewno byliśmy. Nie byliśmy za to z tyłu jego. A tutaj też ma jakąś szopkę. Nie, to nie szopka, to jest dobudówka chyba. Nie. W ogóle na taką dobudówkę bardziej. Znaczy ja sobie ktoś dobudował do tego budynku. Buduj ściany i dobudował to sobie. Albo po prostu ja się nie znam. W tym budynku tutaj byliśmy, w tym też. Chociaż, chwila, byliśmy w tym? Nie, byliśmy, bo pamiętam, że tutaj przychodziliśmy sobie. Na dachu nie byliśmy. Da się wyjść na dach? Nie da się. Ale tutaj jest jakaś ścieżka. Ale nie możemy tam przejść. Hym. Nie wiem, co mamy zrobić. Jakieś notatki? Wszystkie decyzje w ogóle, jakie podejmiemy w tej grze, mają... mają znaczenie dla zakończenia gry. Kurde, ten pies szczekał. O, I need to find a bucket. Musimy znaleźć wiadro. Wiadro. Może on chciał wody jednak? Chyba tak. No cóż, znajdźmy sobie w takim wypadku to wiadro całe. Tutaj chyba nie byliśmy w tym domu. Znajdźmy to wiadro. Tutaj mamy na mleko. Tutaj mamy beczki. Znajdźmy to wiadro. I napełnimy je wodą. Bo tam była studnia. Tu była studnia. Na początku wydawało mi się, że to jest... Tu nie byliśmy. Że to jest budę dla psa. O, baterie. Tutaj nie otworzymy chyba. Nie otworzymy. Spodem nic nie ma. Ale tu możemy wejść. A tu nie byliśmy. Nie możemy. Dziwne. Nie ma interakcji. No cóż. Tutaj mamy ten kościół. Ruiny kościoła przynajmniej. Potrzebujemy wiadro. Tylko pytanie, gdzie to wiatro znajdziemy? To jest najważniejsze pytanie. Na razie żadnego wiadra nie widzę, ale tutaj nie byliśmy. Tu nie byliśmy, w tej szopce. Z cegły. Mamy wiadro. Dobrze.
Jeśli tego potrzebowaliśmy, to możemy otworzyć. Nie, może. Tutaj w ogóle jakaś dziura jest mega duża. Dobra, wróćmy w takim wypadku tutaj. Napełnimy to wodą i chyba mamy wrócić do stodoły z tym. Tak? No i co teraz? Halo? A, zużyłem niepotrzebnie. Nie mam interakcji z tym wiadrem. No i co mam? Nie wiem, co mam zrobić. To nie wiem, co to w ogóle jest. To wygląda mi na korbę, ale nie wiem po co. A! Mój błąd. Co ja zrobiłem? Jestem idiotą. Weźmy to wiadro. Mamy napełnione. Wróćmy w takim wypadku do stodoły i dajmy naszemu przyjacielowi to wiadro. Albo cokolwiek, co mamy z nim zrobić. O, kruki. Podjęcie. Dobrze, pięknie. No, uciekamy. Coś się będzie działo, skoro kruki były. Bo kruki zawsze zwiastują nieszczęście. Jakbyśmy chodzili i zamknęliśmy. Rinios? Tak, mam. Proszę. Proszę k stolu. Ну что, вздрогнем? Ровной дороги нам, Петрович. Идем, Петрович. Идем, идем. No, ma. Miejmy nadzieję, że będzie nasza bezpieczna wyprawa. Podróż, wyprawa, ucieczka, nie wiem co powiedzieć. O, przyjemna podróż, o. Richard Townsend. Długo powinniśmy znaleźć miasto. Większe, chyba. No dobrze, nasz przyjaciel. Przepraszam. Dobrze, nasz przyjaciel. W takim wypadku chyba mamy biec naprost nas tutaj. Jest to studnia. Tak, dobrze myślałem. Sobie te drzwi. O chuj! Chodź. Ty biegniesz tutaj? Wow.
To była bomba, ja myślałem, że to jest puszka z jedzeniem. Holy shit, ale się wystraszyłem. Jakie pułapki tutaj zostawiać? No, mam pilne. Zagrajmy sobie. Napracowali się jednak Rosjanie przy tej grze. Nie wiem. Kurde, nie wiem co powiedzieć. Łapki na niedźwiedzie przydadzą się nam, ale nie możemy ich wziąć. Ale ta bomba, nie, ta bomba to było najgorsze co się zdarzyło. Ale w ogóle tutaj krew. Co się może dziać? Normalne tenisi. Coś tu się działo. Zabili tutaj chyba kogoś, albo ktoś uciekał stąd. Dlatego się zabarykadował. Czy to są pieniądze? To są pieniądze. Tak, są pieniądze. Szkoda, że nie możemy ich wziąć. Nie, mnie wziął. O, pójdźcie do dziemu. Fajnie, fajnie. Dobrze. No w sumie podczas apokalipsy pieniądze na nic nam się nie przydadzą. To jest teraz bezużyteczny papier, najczęściej do tyłka, że tak powiem. Ale ta bomba mi kurde zaskoczyła. W ogóle tutaj takie coś było. Teraz. Chyba tego kogoś napadli, ten urządził na ich pułapkę, to nastał wyrzec sam to. Nie wiem. Nie upadł, nie wiem, teraz. I could break the door if I had an axe. Potrzebujemy siekierę. Znajdźmy siekierę w takim wypadku. To jest kosa. Kosy nie możemy wziąć. Siekiera znając życie będzie przy jakimś pniu czy coś. W tym stylu. Nasz przyjacielu, nie idź za szybko. Zobaczmy sobie drugą stronę. Ty niczego nie zamietał. Tylko strisie. Jeszcze dymica. Ktoś tutaj był совсем niedawno. Хорошо by проверить дом. A, że ognisko tutaj ciągle się pali. Czyli, że ktoś tutaj był z nami? Niemożliwe. Sprawdźmy. Holy shit. Jest trup. Chyba żywy trup. To żywy trup był. O kurwa. Znaczy kurde, przepraszam. Jest to nisko. O, mamy siekierę. Tego nam było potrzeba. No, zaczął deszcz padać. Fajnie. Apteczka. Grandma Lisa is getting worse and worse every day. We were fighting for her survival by all means, but I'm afraid there is no hope of a cure. We tried to figure out how to ease her pain. Easy? Her pain, but we failed. We had to leave her here. To board up the windows and barricade the door. If you are reading this, be careful. Aha, czyli ta pani, która tam siedzi, to jest Grandma Lisa.
chyba coś... Ona ma tą całą chorobę. Ten deszcz mnie wkurza. Dobrze. O, da się odsunąć. Odsunię tę szafę. Ja już trzeba. Chyba, że dalej mamy jeszcze to przesunąć. O, i teraz się otworzę. O, Gran Maliza. Tu jest trupem. Bo zabijemy. Musimy ją zabić. Przepraszam, ale... byłeś silnym trupem. Nie chciałem, aby kogokolwiek spotkało, chociaż tu byłeś bezpieczny niby. Nie powinniśmy cię zabijać. Nie błąd. Zastanowimy się następnym razem dwa razy, niż cokolwiek w ogóle zrobimy. To chyba stąd wszystko wzięliśmy. Tu jeszcze nie byliśmy, tak? Dobra. Wyjdźmy stąd w tym wypadku. Wróćmy do tego domu, który był tutaj zaraz, i rozwalmy siekierą właśnie te drzwi. Tam potrzebowaliśmy właśnie aksa. Dobra, no bomb nie ma. Mamy baterię, pułapkę na niedźwiedzie, kowadło, fajny młotek, taśmę, nie możemy wziąć. Zostawiamy po baterii, tutaj chyba tylko przyszliśmy. Nic więcej wartościowego nie ma. Dobrze, przejdźmy na drugą stronę do tego domu. Tam jeszcze nie byliśmy. Dywany na... Tutaj coś będzie. Tak, przymaka. Boję się, że zaraz coś mi tutaj wyskoczy. O, posążek. Drugie zdjęcie. Fajne. Tu mam gazetę, notatka. Sorry, begin. The life change a lot and lucky that I couldn't avoid the service. But there are still lots of problems. It's easier to live here than in a city, of course, but working on your heart greatly, because now you can go so easily to the shop and buy some potatoes with crackers. You can't taste a cold beer. Marauders overcome their room, not from place to place, robbing taverns, and they do not disdain of any people. Obviously, forget at all about their conscience and honor. Sooner or late we will have to get out of this place. No niby tam problemy się skończyły. To na dobre wyszło.
kto wie. Dobra, jedzenie mamy, daliśmy jedzonko przy okazji. Może jednak nasz bohater mówił, że boli go strasznie głowa. Powinniśmy szybko opuścić to miejsce? Albo że ktoś tutaj się zbliża. Nie wiem dokładnie. Gdzie jest nasz przyjaciel? Przyjaciel z tego był tutaj. Ten gdzie jest dalej. Wciąż tu jest. Reakcji nie ma. No cóż, to idźmy dalej. W takim wypadku przed siebie. Wow. Czyli zjeść musimy? Tak, zjeść musimy. Tutaj byliśmy? Nie, tu nie byliśmy. Zobaczmy gazetę przy tej miłej muzyce. House is coming, the animal, where is kids? Ebola. Planeta nasza krążyca, że na polu. No dobrze. Zobaczmy sobie ten budynek cały. I tutaj sobie leci. Stolic nie ma. Dobrze, więc ponad 37 minut nagrania. Więc dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że cała seria wam się spodoba. Oraz dalsze jej odcinki. Mam nadzieję również, że ten odcinek wam również się spodobał, że moja gadka za bardzo was nie... nie znudziła. Zapraszam was do lajkowania tego filmu, udostępniania go dalej oraz oczywiście subskrybowania mojego kanału po więcej tego typu filmów oraz gier. Więc widzimy się w następnym odcinku z tej serii. Cześć!